Rodriguez, Planet Terror. Need you something? Open it for you, baby. Medycyna nie ma jednej odpowiedzi na fenomen zombie. Część lekarzy spiera się, czy jest to schizofrenia katatoniczna, czy czysta katatonia. Faktem jest jednak, że substancją zaangażowaną w to jest tetrodotoksyna bądź saksitoksyna. Główne działanie tetrodotoksyny to hamowanie pompy sodowo-potasowej i fizyczne zapychanie kanałów sodowych. Co się dzieje później, jest dla nas niestety tajemnicą. Zombie to Roman Giertych. No już jest jeden w szpitalu. Reperują go. Panowie się domyślają. To jest mało oryginalne pewnie. Giertych. Tak, jest najlepszy. Po prostu jest naturszczykiem. Nie trzeba go charakteryzować. Bardzo przepraszam, ale ja tu nie mieszkam. Zombie, chudy. Właściwie ja wiem, kogo nie lubię, więc mi zawsze przypomina kogoś niedobrego. Mi Giertych przypomina, ale no może i za młody na zombie. Każdy jeden. On się do niczego nie nadaje. Według mnie to będzie leper. W zombie przypomina mi pan premier Roman Giertych. Czy film jest nudny? Nie, nudny nie jest na pewno. Po prostu zwłaszcza dla tych, którzy lubią takie klasyczne, gorowe atrakcje. Myślę, że będą zachwyceni. Ci, którzy się bawili, zwłaszcza na drugiej części Od Zmierzchu do Świtu. Czyli zabawna sieczka, może być. Ale zabawna sieczka dla zwolenników makabry. Dużej, czasami obrzydliwej makabry z obrzydliwymi rozkładającymi się zombie, wybuchającymi głowami, wnętrznościami, z jądrami przechowywanymi w pojemniku, w słoiku takim dużym. To wtedy tak, wtedy rzeczywiście rewelacja. Jak dla mnie brzmi apetycznie. O Giertychu pan mówi? Tak. Dlatego, że utrudnia dla dzieci fartuszki, to nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat.